Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was film z testem, nowości. Mamy nową paletę z efektu, ale mamy mnóstwo nowości też z Anastazji, które bardzo chcę wypróbować, szczególnie dzisiaj. Więc co? No, zapraszam Was na ten test, nie przeciągam, chodźcie bliżej. Słuchajcie, pojawiła się nowa paleta od Affectu, która nazywa się Lunar i która prezentuje się w ten sposób. Jest to paleta niezwykle neutralna, ale z takim, powiedziałabym, trochę cieplejszym trochę. Gdzieś tam jest ten róż, gdzieś tam jest ten fiolet. Oczywiście pokażę Wam swatche wszystkich cieni, jak to zwykle bywa, żebyście mogli zobaczyć, jak to się prezentuje. Jeśli chodzi o palety, które powstają przy współpracy z Karoliną Matrasz, ja nie mam jakichś tam wewnętrznych. Jeśli chodzi o palety przy współpracy z Karoliną Matraszek, nie mam jakichś tam większych obaw, ponieważ poprzednia paleta In the Spotlight, w której też Karolinka maczała swoje paluszki, jest po prostu jedną z moich ulubionych, jeśli chodzi o efekt. Natomiast tutaj mamy już takie coś bardziej spokojnego, stonowanego, bardziej klasycznego, eleganckiego. Bardzo mi się wizualnie podoba ta paleta, podoba mi się, tutaj jest trochę brokatowa, tutaj jest trochę taka właśnie nudowo-neutralna. Na opisie palety jest napisane, że jest to paleta chłodna. Ja bym się z tym nie zgodziła. Jest to paleta niezbyt chłodna. Są tutaj chłodne tony, ale są też tony ciepłe. Dlatego zapraszam Was na prezentację kolorów tej palety, żebyśmy mogli się przekonać. Tak naprawdę ona jest jeszcze niedotknięta, więc jestem też ciekawa tej formuły, jak ona tutaj wygląda pod palcem. Zapraszam Was, zobaczmy to razem. Okej, słuchajcie, na oczy położyłam jak zwykle mieszankę Inglota oraz ulubionego korektora z Kobo. I zacznę sobie od tego najciemniejszego koloru, najciemniejszego brązu. Swatche wyglądają bardzo fajnie, mam wrażenie, że są różnie sprasowane te cienie. Zacznę sobie tutaj od zewnętrznego kącika. Okej, kolejny kolor, który wezmę, jest to Imbrium. Taki cieplutki, tylko że tutaj ostrzegam, bo ten cień jest bardzo lekko sprasowany i przy najlżejszym dotknięciu wyrywa się w nim dziurkę. Jest to taki ciepły kolorek. On jest najlżej z matów sprasowany w palecie. Co mi osobiście nie przeszkadza, ale przyda się ostrzeżenie przy dotknięciu. No dobra, no i teraz chciałabym przecieniować jeszcze tą górkę i zastanawiam się, czy wziąć taki chłodkowy, ale on chyba tutaj nie będzie pasować, czy właśnie wjechać tym pastelowym różem, i właśnie chyba ten pastelowy róż użyję. Dobra, pracuję cały czas pędzelkami z klawiera, bardzo lubię tą kolekcję nową.
Ładny jest ten kolor, bardzo taki nieoczywisty, podczas rozcierania staje się coraz mocniejszy. Czas na ten neutralny kolorek, taki najjaśniejszy z palety w macie i dam go sobie tutaj pod łukiem brwiowym. No dobra, tak wygląda makijaż po odcięciu. Trochę mi tutaj w sumie jest wszystko ok. I tak sobie zastanawiałam się, który z tych błysków fajniej by wyglądał. I mam bardzo dużą ochotę na ten spektral. Będę sobie go kleić na glitter primer, mój ulubiony od Pierre Net. I teraz, słuchajcie, wezmę sobie ten właśnie chłodny cień przejściowy, który nazywa się Nebula. I ja go sobie tutaj delikatnie dorzucę. Kreski czarne narysowałam sobie z Suva Beauty czarnym hydralinerem i teraz wezmę ten najciemniejszy cień Eclipse i sobie jeszcze tutaj zamaskuję końcówkę kreski z jednej i z drugiej strony. O, właśnie w ten sposób. Przepiękny jest ten spektral. Ten błyszczący cień. Strasznie mi się podoba. Bardzo ładnie się tutaj wkomponowuje w ten makijaż. No dobra, słuchajcie. Chyba jestem gotowa, żeby tutaj dolną powiekę sobie zrobić, ale poza kamerą wytuszuję rzęsy oraz przykleję sobie kępki od spodu i przejdziemy do tych pozostałych nowości, a dolną powiekę skończę dopiero po korektorze, dlatego że chcę go w odpowiedni sposób przetestować. Gdybym teraz zrobiła dolną powiekę, to korektor musiałabym rozłożyć trochę niżej i jakby nie do końca bym wiedziała, czy jest ok, czy nie jest ok. Dlatego na tym etapie szybko wytuszuję rzęsy, dokleję sobie kępki od spodu i przechodzimy dalej. Okej, jestem gotowa. Słuchajcie, kępki klawiera doklejone, duo. Uwielbiam ten efekt, naprawdę daje mega taki efekt dopełnienia w makijażu. No i tym wielkim krokiem przejdę, słuchajcie, do podkładu, bo podkład jest mega ekskluzywny, bo jest to La Mer. La Mer jest to Soft Fluid Longwear Foundation SPF 20. Podkład kosztuje 460 zł. Masakrycznie dużo. Lekka konsystencja, naturalne krycie, piękny, długotrwały efekt. Kosmetyk zapewni kojące nawilżenie, promienne koloryt cery, poprawia wygląd skóry, wygładza niedoskonałości i przywraca naturalne piękno. Niezmienny efekt nawet przy dużej wilgotności. Produkt dostępny w 28 odcieniach. Dobra, ja go mam w odcieniu 120 Ivory, będzie dla mnie trochę za jasny, ale bardzo chcę go wypróbować. Dobra, no to lecimy. Jak widać, o, strasznie płynny. Okej, jest bardzo płynny. Okej, taki mega płynny. Oj, nie wiem. Dobra, dopiero przy... Ale jasny. Dobra, dopiero przy trzeciej pompce... Help. Dobra. Dopiero przy trzeciej, czwartej pompce jest jego tutaj potencjał. Ja sobie go najpierw wpracuję w skórę. Bo jest to bardzo lekkie krycie. Zobaczymy, co to za produkt za takie miliony.
Dobra, a teraz wezmę sobie gąbkę. I dopracuję to gąbką. Bardzo lekkie krycie. Bardzo lekkie krycie. Spróbujemy go dobudować. No dobra, słuchajcie, da się go budować, da się go budować. Kolor jest dla mnie totalnie za jasny. Na razie się tym nie przejmuję, bo mam jeszcze kremowy bronzer do testowania, więc sobie wyrównam te czakry. Efekt jest dosyć ładny, chociaż nie wiem, czy też tak macie, ale jakby oczekiwałam dużo, dużo więcej. Leży dosyć plastycznie, dosyć naturalnie, jednakże tak jak powiedziałam, to nie jest mój kolor, przynajmniej o jakieś 2 odcienie, jak nie 3, jest dla mnie za jasny, ale wygląda dosyć spoko. Zobaczymy, jak będzie dalej, czy nie będzie mi się tutaj rozwarstwiać, zobaczymy, jak się da na nim pracować i tym wielkim krokiem przejdę, słuchajcie, do nowości, gorącej nowości od Anastazji i nie jest to paleta, ale jest to korektor. A korektor bardzo chciałam przetestować, myślę, że go dobrałam w dobrym odcieniu, bo to jest to 6. Obawiam się, że będzie ciemniejszy niż podkład, więc sobie zobaczymy, dlatego właśnie nie robiłam dolnej części makijażu. Ma taką dosyć dużą, duży aplikator, ale będzie dla mnie... Okej, może gdyby nie ten podkład, to wyglądałoby to całkiem spoko. Zobaczmy, jak wygląda krycie. Ale będzie... No dobra. Krycie ma ładne. Chyba będzie trzeba sobie dobrać inne kolory. No dobra. No dobra, ładne krycie ma. Nakładam go dosyć sporo. Ściągnę go trochę w kierunku nosa, bo zawsze tak robię. Go trochę doblendować w dół. Krycie ma spektakularne. Naprawdę ma bardzo ładne krycie. Ma bardzo gęstą konsystencję. Zobaczymy, czy będzie stygnął, bo jak tak, to bardzo się polubimy. Ale podoba mi się, jak leży w okolicy pod okiem i jestem nim naprawdę oczarowana. Oczarowana. Kosmetyki Anastazji, nie wiem, czy wspomniałam, ale zamówiłam sobie przez stronę Coco Panda, na której znajdziecie masę fajnych promocji, można sobie też skorzystać, wydaje mi się, że nawet na Anastazję bywają promocje, więc śmiało, bardzo szybka dostawa, więc to też jest na mega, mega duży plus. I kolejną nowością będzie kremowy bronzer od Anastazji, który zamówiłam w odcieniu Amber i wygląda bardzo obiecująco. Jak widać, ja go jeszcze nie otwierałam ani nie używałam. Ciężko mi było dobrać sobie odcień tego produktu, ze względu na to, że do końca nie byłam pewna, który odcień będzie dla mnie odpowiedni. Tak na pierwszy rzut oka wszystkie te odcienie były bardzo ciepłe i to był taki trochę minus tego. Dobra, zobaczmy, jak konsystencja. No, są dosyć takie zbite. Kolor wygląda w ten sposób, więc może się dogadamy. Dobra. Pigmentacja też jest ładna. Jak wiecie, ja uwielbiam kremowe bronzery. Ciężko mi jest teraz go ocenić pod tym kątem, czy kolor jest mega dla mnie dobry, czy nie, bo jakby tutaj też podkład dużo robi, tworzy kontrast na pewno. I to spory. Rozblenduję sobie delikatnie gąbką tą dolną granicę, by połączyć ze sobą te struktury. Kolor wydaje mi się bardzo ciepły. Ale konsystencja mi się bardzo, bardzo podoba.
Dobra, czuję się trochę jak klaun, ale popracowałam troszeczkę i cofam się myślami do korektora, który jednak bardzo mocno wchodzi w mimikę i teraz nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on nie stygnie. Jak go rozpracuję, to jest ok, ale nie jest to produkt zastygający, przez co będzie pracować, a ja jeszcze na razie na tym etapie nie chcę jeszcze usztywniać, ponieważ mam jeszcze do przetestowania róż do policzków. Róż do policzków w sticku, w bardzo ładnym odcieniu i to jest kolor, który nazywa się Peachkin. Bardzo ładny kolorek. Bardzo, bardzo ładny kolorek. Nałożymy go sobie tak bezpośrednio z aplikatora. I rozpracuję go. Też jest dosyć mocno napigmentowany, ale ładnie wchodzi na skórę twarzy i co najważniejsze, to jest też taki trochę test podkładu w tym momencie, ponieważ czy jakby wszystkie produkty kremowe mi rozpuszczają podkład? Nie robią tego, więc to jest na duży plus. Ładny kolor. Na pewno kolor jest po prostu przepiękny i plastycznie się go aplikuje, więc też jest na duży plus. Ja sobie lubię zawsze wziąć gąbkę i jeszcze spłaszczyć tutaj te wszystkie struktury, połączyć je ze sobą, żeby to grało. Też jeszcze trochę tego różu dam tutaj na skronie. No i myślę, że jestem gotowa, żeby przetestować sobie rozświetlacz. Jak wiecie, ja rozświetlacz lubię kłaść na mokrą skórę. Długo się przyglądałam tym paletkom. One już wyszły jakiś czas temu, jeśli chodzi o Anastazję. I to są takie paletki kompaktowe, gdzie mamy bronzer, róż i rozświetlacz. Ja sobie dotknę ten rozświetlacz, jak on wygląda. Jest on bardzo, bardzo jasny. Ale od dłuższego czasu mam u siebie Anastazji rozświetlacz, ten taki Ice Out. I jak go kupiłam, to potem się opaliłam i potem on leżał i tak się zastanawiałam, do czego ja go użyję. I zobaczcie, tu jest Ice Out, on ma dużo cieńszą strukturę. Tutaj jest taki dosyć mączny efekt, więc tak naprawdę nie wiem, który lepiej. Zaraz sobie rozpracuję delikatnie na dłoni, żeby wyczuć tą konsystencję jednego i drugiego produktu. Ice Out jest mocniejszy, daje większy blask, jest taki też złoty. Bardziej myślałam, że ten Ice Out będzie, słuchajcie, taki biały, a on jest wręcz, widzicie, wręcz jest złoty. I tak się zastanawiam, może wezmę sobie właśnie ten Ice Out na jednej stronie. Albo może zacznę, słuchajcie, od tego... Dobra, wróć komenda. Zacznę sobie od tego rozświetlacza z tej paletki. Delikatnie. Okej. A dołożę sobie po prostu Ice Out. Tu jest taki subtelny efekt. Bardziej przygaszony. Pomimo tego, że się kładę na mokrą skórę, więc on powinien tutaj być wow, więc nie wiem, jak będzie na przypudrowanej skórze twarzy, czy on tak się pokaże. No, spodziewałam się czegoś lepszego. Nie ukrywam. Średnio jest widoczny, naprawdę. Myślałam, że będzie mocniej widoczny. Jest on subtelny. Naprawdę jest subtelny ten blask, jak na mnie oczywiście, kto co lubi. A teraz wezmę sobie może drugi pędzel. To są pędzelki z klawiera i to jest numerek 125N. I teraz nabieram sobie tego Ice Out. No i tutaj już możecie zauważyć tą różnicę. Zdecydowanie jak miałabym wybierać pomiędzy tymi dwoma rozświetlaczami, to ten mi się podoba bardziej. Jest bardziej w moim guście. I daje taki lepszy blask.
Czas na puder i dzisiaj wyjątkowo, bo mam go w swojej kolekcji, bardzo go lubię, ale bardzo rzadko go używam. Jest to puder Loose Setting Powder w odcieniu Translucent i usztywnię sobie tutaj te wszystkie strefy moje w okolicy pod okiem. Okej, tak wygląda usztywniony makijaż twarzy. Dałam w centralnej części twarzy. Bardzo fajny jest ten puder, jeśli szukacie dużych pudrów, wielkich pudrów, które bardzo ładnie wyglądają na twarzy, to Anastasia ma naprawdę fajne te pudry. Rzadko po nie sięgam, bo jest tyle innych po prostu marek do testowania. Wezmę sobie teraz ten bronzer z tej paletki. Ja nim powiedziałam, to jest Italian Summer, bo one występują w różnych wersjach kolorystycznych. Wezmę sobie ten bronzer i teraz tym bronzerem delikatnie sobie jeszcze tutaj usztywnię ten bronzer kremowy. Zawsze tak robię. Ale niewiele, naprawdę tak subtelnie daję. I to samo z drugiej strony. No i żeby był komplet, to też ten róż, on mi się bardzo podoba i on jest, tak, on jest z drobinkami, jest taki rozświetlający, więc taki dzisiaj wieloetapowy będzie ten policzek. Myślę, że czas, słuchajcie, dokończyć dolną powiekę. Wezmę sobie moją kredkę z Glam Shopem, jest to artysta, i dam ją delikatnie na dole, wzdłuż tutaj linii rzęs. Tak, tylko. I będę rozcierać. I też jest pędzel klawiera i to jest 225N. Dobra, wracam do palety Lunar z Affectu i biorę sobie ten najciemniejszy brąz Eclipse. I oczywiście chcę tutaj złączyć delikatnie w zewnętrznym kąciku. No i teraz taki myk, bo biorę sobie ten spektral błyszczący. I chcę go dać tutaj na dolną powiekę. On całkiem ładnie przywiera, słuchajcie. No i wewnętrzny kącik i teraz pytanie, który kolor? Ale chyba wezmę aurę. I słuchajcie, aplikuję bez niczego, bez żadnej dodatkowej bazy, na sucho, tylko że pędzlem syntetycznym. Jeśli chodzi o usta, użyję sobie konturówki od Bobbi Brown i jest to odcień, wyświetli się tutaj. Jest to idealny kolor konturówki w kolorze naszych ust. I z racji tego, iż zawsze walę te same odcienie nudu na usta, to może dzisiaj coś innego, słuchajcie. A co mi tam? NYX Lingerie XXL i to jest odcień Warm Up, czyli trochę ogrzejemy ten makijaż. No dobra, kochani, jestem gotowa w dzisiejszym makijażu. Mam nadzieję, że taka propozycja makijażu przyda Wam się.
może na jakąś randkę jesienną, albo na inną okazję w sumie. Nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten film. Może obejrzycie go, wiecie, w lutym i raptem was olśni, że taki make-up będzie fajny na wesele, do kiecki. Zdecydowanie w bardziej chłodnych tonach niż w tonach ciepłych. Bardzo mi się podoba kolor pomadki. Czasami dobrze jest dla odmiany położyć coś innego niż tylko nudy, czyli nudy. Słuchajcie, przejdźmy do podsumowania dzisiejszych produktów, które dla was przetestowałam i co ja o nich tak naprawdę sądzę. Podoba mi się ten makijaż. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie wiem, że jakość tych cieni jest słaba. Cały czas zastanawiam się, jak powinno brzmieć podsumowanie tej palety i nie ukrywam, że nie wszystkie cienie są fajne. Jest jeden cień, który mi się najmniej podoba i to jest Imbrium. Jak to się czyta? Imbrium. To jest ten cień. Dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo lekko sprasowany, ale powiedziałabym, że tak nadprogramowo lekko, bo jak zamrużyłam palec, żeby zrobić w nim swatcha, to go rozwaliłam totalnie, jeśli chodzi o ten cień. Dodatkowo właśnie w trakcie jakby aplikacji tego cienia z nim miałam największe problemy. Z tym kolorem, dlatego, że podczas tutaj przecieniowania tej ciemniejszej miałam wrażenie, że przez to sprasowanie on nie oddał tego koloru w 100%. I to jest tylko ten jeden cień, z którym mi się najciężej pracowało. No pech chciał, że akurat ten cień chciałam wykorzystać właśnie, żeby przecieniować, bo jest on takim, bym powiedziała, ciepłym pierwiastkiem właśnie w tej palecie i jakby liczyłam bardzo mocno na niego i tutaj trochę się na nim zawiodłam. Jeśli chodzi o błyski w tej palecie, to jest po prostu petarda. Ten spektral mi się tak podoba, on ma taki vibe fioletowy, złoty, naprawdę taki fajny, jesienny kolor, bo on nie jest takim agresywnym fioletem, ale prezentuje się pięknie na oczach. Naprawdę właśnie dodaje tej iskry spojrzeniu, przepiękny odcień, bardzo taki nieoczywisty jest ten kolorek, ale bardzo mi się podoba. Też bardzo mnie pozytywnie zaskoczył cień Aura, który jest takim bardzo mokrym, a wręcz foliowym, bardzo drobno zmielonym cieniem, który tutaj w wewnętrznym kąciku no zrobił po prostu petardę. Wszystkie inne cienie tutaj, które dzisiaj używałam, nie mam im nic do zarzucenia. Więc uważam, że ta paleta jest bardzo fajna. Coś tutaj z tym sprasowaniem tego jednego cienia po prostu chyba poszło nie tak. Uważam, ale no takie wpadki też się zdarzają. Nie przekreśliłabym całej palety, która jest dobra z powodu jednego tylko cienia, ale też nie jestem w stanie, wiecie, powiedzieć, że jest to paleta 10/10. Przez ten jeden cień po prostu jest 9/10. Jeśli podoba wam się ta kolorystyka i szukacie właśnie podobnej takiej kolorystyki, no to ja wam serdecznie naprawdę polecam, bo są tutaj naprawdę bardzo fajne cienie. No, ten jeden właśnie tutaj troszkę mnie zawiódł, ale generalnie paleta jest naprawdę mega fajna. Jeśli chodzi o kolejne testy, to w następnej kolejności testowałam, bo idąc tutaj po kolei, podkład. Podkład bardzo specyficzny, bardzo rzadki podkład. Zanim go odrobinę wymieszałam tutaj i zrobiłam porządny shake i uzyskałam właściwą konsystencję, trochę to trwało, trochę trzeba było wydobyć. Najgorzej, że kolor, który tutaj w paczce PR-owej Najgorzej, że kolor, który przyszedł w paczce PR-owej jest kompletnie nie dla mnie. I niestety miałam tutaj bardzo duży problem, żeby się dopasować kolorystycznie twarzą do szyi. No i jakby używanie takich za jasnych podkładów też nam daje taki efekt troszeczkę przepracowanej skóry, takiej zmęczonej skóry, bo jakby kolor bardzo ma wielki wpływ na to, jak dobieram, dlatego odpowiedni powinien być dobrany kolor podkładu, ale nie chciałam do niego dodawać przyciemniacza, bo on ma bardzo lekką konsystencję i przyciemniacz, który bym dodała, niestety czuję, że wpłynąłby na jakość tego produktu. Jeśli chodzi o wadę tego produktu, to jest zdecydowanie cena. Jeśli chodzi o konsystencję, to da się budować tą konsystencję do takiej pełnego krycia, powiedziałabym, bo zakrył wszelkie jakieś tam drobne niedoskonałości i nie miałam z tym problemu przebarwienia, też pokrył. Jednakże jest bardzo nieoczywista konsystencja, która wprowadza w błąd. Otóż już tłumaczę dlaczego, dlatego że jest ta konsystencja taka olejkowa troszeczkę, taka mocno rozrzedzona, po czym ten produkt stygnie i nie jest to produkt
dla takiej typowo właśnie suchej cery, ale jestem oczarowana tym produktem, będę się mu przyglądać. Szkoda właśnie, że nie mam go w ciemniejszym odcieniu, ale dla mnie to nie jest problem, postaram się go sobie jakby mieszać z innymi przyciemniaczami, które posiadam. Najbardziej nieinwazyjny przyciemniacz do podkładu to jest NYX, tylko że bardzo ciężko dostępny w odcieniu Olive, mój ulubiony, więc następny raz nałożę go sobie właśnie z tym przyciemniaczem, żeby zobaczyć, jak on będzie się nosił, ale pochodzę sobie dzisiaj oczywiście w tym make-upie i też Wam wrzucę przebitkę tutaj obok, jak on się prezentował po iluś tam godzinach. Mamy godzinę teraz 13, więc już tak od godziny go mam na twarzy, ponieważ no tutaj w międzyczasie jeszcze to, tamto, siamto, ja tak mam, jeśli chodzi o nagrywania. Nie mówię nie, jest to na pewno produkt nie dla każdego, jest to na pewno produkt mega ekskluzywny i muszę się mu dłużej poprzyglądać, żeby wydać taką opinię, że mam totalny mech, bo chciałabym dać Wam dzisiaj takie kompletne podsumowanie, jeśli chodzi o ten produkt, więc jeszcze chwilkę musicie mi dać. Nie jestem na nie, ale nie jestem też w 100% na tak. Jeśli chodzi o produkty dzisiaj, które testowałam z Anastazji. Korektor. Korektor, no jak widzicie, on jest w dobrym odcieniu dla mnie, tylko że podkład był nie w dobrym odcieniu. Dzisiaj takie, no niestety, test różnych rzeczy, ale no ja podjęłam tą decyzję, więc ja jestem sama sobie winna, ponieważ chciałam złożyć takie trochę bardziej ekskluzywne produkty w dzisiejszym filmie. Korektor mi się podoba. Jego zdecydowany minus to to, że on nie stygnie. Ja wolę stygnące korektory, a to dlatego, że już mam pierwsze zmarszczki okolicy oka. I jeśli korektor mi nie przystygnie dosyć szybko w tej okolicy, no to niestety ja, że tak powiem, ciągle będę bujać się z przemieszczeniami. Zobaczymy, jak on będzie pracował w ciągu dnia, dlatego później położyłam make-up i najpierw rozłożyłam po całości korektor, bo chciałam zobaczyć właśnie, jak on się będzie wpracowywał w skórę twarzy, więc jeszcze na też takie podsumowanie i efekt poczekacie sobie na koniec tej mojej całej wypowiedzi, wrzucę Wam przebitki, jak to wyglądało i napiszę po prostu na ekranie, jak mi się nosił ten make-up w ciągu dnia. Jeśli chodzi o bronzery, bardzo fajny bronzer kremowy, tylko że mam problem z kolorem, bo kolor jest mega ciepły i zauważyłam, że te kolory w ogóle wszystkie, nie umiałam podjąć takiej decyzji, wydawało mi się, że ten kolor był najchłodniejszy z tych wszystkich, które są w kolekcji, a jeśli tak jest, to jest problem, bo konsystencja jest fajna, ale no niestety tak ciepłe kremowe kontury nie są, nie wyglądają dobrze na skórze twarzy. Ja lubię takie kolory pomiędzy, trochę ciepły, ale trochę chłodny, taki trochę z domieszką różu, najbardziej idealny Tom Ford, Chanel, Huda Beauty ma przepiękne kolory i tak samo Fenty ma przepiękne kolory, bo tych jakby kremowych konturów z wyższych półek mamy tutaj dostępnych, natomiast te kolory są takie mega ciepłe i na tych zdjęciach po tych swatchach też są mega ciepłe, więc jeśli chodzi o mnie osobiście, mam kolorystyczne mech, ale jeśli chodzi o jakość i konturowanie, no to jest naprawdę petarda. Jeśli chodzi o róż do policzków, przepiękny kolor. Ja go mam, przypominam, w odcieniu Peachy Keen. Przepiękny kolor, pięknie wygląda na skórze, przepiękna konsystencja, bardzo ładnie się dokłada, nie rozwarstwia podkładu, więc jestem zdecydowanie na tak. A jeśli chodzi o tą paletkę do konturowania, no to ten bronzer też jest bardzo ciepły. Ten bronzer w paletce jest ciepły, a wybrałam tą wersję jaśniejszą. Rozświetlacz jest największy mech w tej palecie, dla mnie osobiście, ale pamiętajcie, że ja jestem człowiek błysk. Ja lubię się świecić i ja lubię, kiedy mam efekt glow mokrego policzka i tym produktem nie byłabym w stanie tego uzyskać, pomimo iż kładłam go na mokrą skórę, więc nie jestem tak do końca zadowolona. Róż przepiękny. Bronzer może być, ale też niestety jest dosyć ciepły. Nie wiem, o co chodzi Anastazji z tymi ciepłymi odcieniami i bronzerów i wszystkiego, ale no korektor nawet z tym odcieniem 6 ma w nazwie, miał chyba neutralne tony, bo on był tam opisany i to nie są neutralne tony, to jest bardzo ciepły odcień, wbrew pozorom ta szóstka. No ciężko się kupuje kosmetyki przez internet, lepiej wyjść do sklepu i sobie po prostu, wiecie, o co chodzi, maźnąć na łapę i widzimy, jaki mamy faktycznie odcień. Natomiast no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I te ciepłe odcienie są niezbyt fajne. Ja nie lubię aż tak dużo ciepła na policzku. Jeśli chodzi o ten rozświetlacz, no to tak jak zauważyliście, on tutaj po dodaniu różu już ten silny efekt zniknął.
wymiata. Wymiata, dla mnie wymiata i jest przepiękny ten odcień. Myślałam, że ja się nie dogram ze względu na moją karnację z tym i tak długo strasznie go odwlekałam w teście, bo cały czas sądziłam, że niestety, ale on pod kątem karnacji będzie dla mnie a się okazuje, wow, i naprawdę jest mega fajny i ma tak mega dużo drobinek i daje mi ten efekt właśnie tego mocnego błysku na policzku, który tak bardzo lubię, więc jestem zdecydowanie na tak. Jeśli chodzi o produkty do ust, no to ja już sobie tą konturówkę do ust z Bobbi Brown testuję od dłuższego czasu, bo przygotowuję się dla Was do materiału o technice Bobbi Brown. Będzie to też taka lekcja makijażowa. Będzie to też taka lekcja makijażowa, w której właśnie zaprezentuję Wam kultowe produkty, dlaczego te produkty według mojej oceny są dobre. Więc zabrałam się teraz do takich bardzo mocnych testów niektórych produktów, których jeszcze nie testowałam, bo uzbierałam ich naprawdę dużo właśnie do tego filmu, żeby Wam pokazać w tej technice, więc myślę, że w tym miesiącu na pewno spodziewajcie się filmu, bo myślę, że ten film, który teraz oglądacie, pojawi się w sobotę. Ciężko mi jest powiedzieć, bo mam tutaj kolejkę publikacji i ciężko jest powiedzieć, co dokładnie, kiedy się pojawi. Natomiast jeśli się pojawi w sobotę, to to już będzie nowy miesiąc, więc tak, pojawi się on w nowym miesiącu. Na ustach widzieliście NYX Lingerie, ja znam te pomadki, a kolor mi się mega podoba i on jest warm up. Tak wygląda moje podsumowanie dnia dzisiejszego, jeśli chodzi o te nowości. Nie jestem w 100% wiecie, usytasy, jeśli chodzi o te nowości od Anastazji. Mam takie mech, jeśli chodzi o Anastazję, bo długo, długo nic, a potem coś i potem tak o. I potem długo, długo nic i znowu coś i tak. No. I tak samo mam z tą nową paletą, która się pojawiła. Dajcie w ogóle znać, czy Wam ją przetestować tutaj na kanale, bo waham się i to mocno, żeby ją testować, bo jest po prostu, przepraszam, że to powiem, bardzo nudna, bardzo przewidywalna i jednak po takim czasie, kiedy długo, długo nic nie było, no to się ludzie po prostu stęsknili i chcieliby cokolwiek innego. No ale z drugiej strony, wiecie, ja nigdy nie przekreślam o tak produktu, dopóki go nie dotknę, zmacam, wypróbuję, przetestuję, więc dajcie mi znać po prostu w komentarzu pod tym filmem, czy chcecie, żebym dla Was przetestowała tą najnowszą paletę też od Anastazji, to jakoś ją zdobędę. Słuchajcie, dzisiaj będę kończyć. Pięknie Wam dziękuję za uwagę, fajnie, że ze mną jesteście, fajnie, że ze mną byliście. Zbliżamy się do 200 tysięcy. Myślę, że zrobię Wam mega duże rozdanie z tej okazji, jak dobijemy tej 200, bo zostało już tak naprawdę niewiele, ale cierpliwie poczekam. Myślę, że to jest kwestia 2 miesięcy i zrobimy jakąś mega party. Kochani, dzisiaj kończę. Pięknie Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, hej!